Świetnie wykorzystaliście tych 80 sekund, kiedy rekordzistów nie było w hali. Rekord był na parkiecie i cieszymy się, że w tym momencie potrafiliśmy wykorzystać tą słabszą grę rekordu. Cieszy nas to, że straciliśmy bramki z pierwszą piątką drużyny rekordu. Z młodzieżą nawiązaliśmy walkę i to nas cieszy, bo każdy mecz z drużyną z Bielska-Biała jest jakby progresem, bo te mecze są coraz bardziej wyrównane. Dzisiaj napsuliśmy jeszcze więcej krwi niż ostatnio, więc myślę, że jeśli pójdziemy dalej tą linią, to wyjedziemy z Cygańskiego Lasu kiedyś z 3 punktami. Sporo świetnej interwencji, duży procent skuteczności w bramce, no ale wszystkiego obronić się nie dało. Pracujemy jako cała drużyna, ciężko przy takiej liczbie sytuacji wybronić. Dalej muszę ciężko pracować na treningach i mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zatrzymać drużynę rekordu. Michał Marek strzelił swojego 33. gola w tym sezonie, no i 100. Futsal Ekstraklasie. Tego nie możemy nie odnotować w naszej rozmowie. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. No cieszę, że w tym roku jest taka skuteczność. Jestem ogromna zasługa swoich kolegów i chcę im podziękować. No i tyle, oby to się utrzymało na przyszły sezon. Dlaczego brakowało Cię na parkiecie w pierwszej części? Wynikało to też z problemów zdrowotnych, gdzieś tam od miesiąca borykam się z kontuzją. Dogadaliśmy się tak ze sztabem, że troszkę odpoczniemy, ale wynik wskazywał na to, że było trzeba wejść. A jak trwoga, to pomijała Marka. Może tak, można tak powiedzieć. Udany sezon nie ma co. Złoty hat-trick, super puchar na wstępie sezonu, potem Puchar Polski, teraz mistrzostwo już przypieczętowane. Jak będziesz wspominał te minione miesiące tego sezonu 2018-2019? No chyba najlepiej w życiu, no bo tak w zeszłym roku zrobiliśmy super sezon i wszyscy mówili, że już tego nie powtórzymy, a w tym sezonie zrobiliśmy jeszcze więcej, więc będzie wspominać jeszcze więcej rzeczy. Wyjazd, w sumie trzy mecze z Barceloną, puchary, tak jak pan mówi, więc nic tylko się cieszyć, pracować dalej na przyszłe lata. Gratuluję! 100. bramka dla biało-zielonych. No, cieszę się bardzo. Jest dużo u nas strzelców takich wyborowych. Ja tam zawsze gdzieś staram się zabezpieczać tyły. 100 bramek dla rekordu w Ekstraklasie. No, na pewno zapamiętam to na całe życie. No, jest to dla mnie ogromna satysfakcja i cieszę się z tego. Cieszymy się również wszyscy ze zwycięstwa 5-3, ale było takich mniej więcej 80 sekund, kiedy były zielone koszulki, ale jakby ludzi nie było. No pamiętam taki mecz, bodajże 2 lata temu, jak przegraliśmy tutaj z Gattą 3-0, też nie wiedzieliśmy, co się dzieje, takie knockdowny dostawaliśmy jeden za drugim. No ale na szczęście pokazaliśmy, że jesteśmy na dzień dzisiejszy najlepszą drużyną w Polsce. Zasłużyliśmy na tego mistrza Polski i dzisiaj pokazaliśmy, że w pełni cały sezon pracowaliśmy na niego, a nie tylko jednym meczem. Mental, mówią o tym w pewnych kręgach, cojones. Niech mówią jak chcą, my się cieszymy, że ten sezon dobiega końca, bo to naprawdę dał nam w kość, ale ciężko pracowaliśmy, te Elite Round też w trakcie sezonu, tam pokazaliśmy, że nie jesteśmy chłopakami do bicia i że zbliżamy się do tej elity i mam nadzieję, ciężko będzie powtórzyć ten sezon oczywiście, ale mam nadzieję, że będziemy cały czas jako zespół robili progres. Już za nieco ponad tydzień złote medale w hali, pod Dębowcem. Gdybyś miał zaprosić kibiców na to spotkanie. No przede wszystkim pozdrawiam Sebastiana Wojciechowskiego, który tu przychodzi. No zapraszamy wszystkich, jeżeli komuś zależy i kibicuje rekordowi i naszym barwom, to powinien być na tym meczu, bo to jest taka dla nas, jak to mówią, truskawka na torcie, to hajto i myślę, że ludzie nie zawiodą i przyjdą nam podziękować za ten cały sezon.